Kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie. Mam na imię Natalia. Jesteśmy właśnie na Cala Morlanda. W dzisiejszym vlogmasie nie będzie działo się w sumie za dużo. Będzie mała pogadanka. Opowiem Wam to o tym, czym się zajmuję na Majorce, co tutaj robię, bo jak się tutaj znalazłam, już wiecie, z poprzednich vlogmasów. Dzisiaj vlog będzie taki bardziej luźny, bo po prostu nie chcę, żeby było tak ostatnio na spinie, że robimy jakieś aktywności. Dzisiaj będzie na spokojnie dużo kadrów. Jest właśnie golden hour, zachodzi słońce, także idziemy się przejść i zobaczyć, jak tutaj wygląda moja okolica. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy cane. Ogólnie to dzisiaj na Majorce jest aż 22 stopnie, teraz już jest po 16 to grubo, więc pewnie jest 18, ale jest tak cieplutko, że trochę żałuję, że ubrałam grubszy sweter, bo ludzie chodzą o wiele krócej ubrani niż ja, ale wolę się zabezpieczyć, nie chcę być chora. Nieraz już na vlogmasach wspominałam tą nazwę, czyli Castell de la Punta de la Mer, i tutaj właśnie jest trasa. Tam pewnie panie z daleka wracają i to jest tam, jak widzicie, daleko ten klif. Zaraz wam go zresztą przybliżę. Okej, mamy klif, to dosłownie tutaj na prawo znajduje się ten zameczek, teraz go nie widać, no i nie będę wam go też pokazywać. Ale gdzieś tutaj wstawię wam roleczkę z boku, żebyście mogli sobie zobaczyć. Teraz jesteśmy w ogóle w Cala Mayor. Widzę, że to jest w ogóle nowy taki mini deptaczek, zejście dla niepełnosprawnych, także wow. Jesteśmy w Cala Mayor, no i zobaczcie, jak wyglądają zimowe realia na Majorce. Znaczy nie mówię, cała plaża tak nie wygląda, to jest po prostu, jak pada deszcz albo zalewa troszeczkę Majorkę, no to tutaj właśnie wylewa się woda. Także to jest nawet ogrodzone, tutaj nie można za bardzo podchodzić i tak dalej, i tak dalej. W ogóle ile jest ludzi aktualnie. Dzisiaj jest ciepełko, także wywaliło ich na zewnątrz na spacerki, rowerki i tak dalej. Tam właśnie w tle widać ludzi i oni idą właśnie sobie tą trasą na Castell de la Punta de la Mer. To jest taka mała wieża strażnicza, jest tam też restauracja. No ogólnie fajne miejsce na spacer, około pół godzinki w jedną stronę. Jeżeli chodzi o same Cala Mayor, to ja nie za bardzo przepadam za tą plażą. Co prawda ona jest długa, ale po powodzi, która była chyba w 2020 roku, troszeczkę wywaliło kamieni tutaj i ciężko się chodzi do wody. Oczywiście ta plaża jest mega długa, także nie na każdym odcinku się tak dzieje, ale ja zdecydowanie w tej okolicy wolę Sacoma, czyli moją ulubioną plażę, taką miejską. Ona jest trochę mniejsza, ale jest bardzo, bardzo widokowa. Z tyłu macie taki pasaż z palmami, też Wam wstawię przebitki. W ogóle pokażę Wam ujęcia z drona z Cala Mayor. I trochę rolek tutaj będą sobie latały i pokażę Wam też rolki z Sacoma, także sami zobaczycie różnicę. I kolejna sprawa, za którą nie lubię aż tak Cala Mayor, to są właśnie te glony. Tutaj z prawej strony jesteśmy od strony właśnie Castell de la Punta de la Mer i od tej strony zazwyczaj są glony, a tam dalej i bliżej miasta tych glonów jest o wiele mniej. Uważam jednak, że Cala Mayor jest fajne na przyjście na jakiś posiłek, na kawkę, bo widoczki są bardzo fajne. Tutaj widać właśnie klif Costa de los Pinos. Macie tutaj właśnie, gdzie idą tutaj panie. Tutaj jest ścieżka rowerowa, także ona się ciągnie przez całe Cala Mayor, aż pod chyba Cala Bona. Nie, przepraszam, Costa de los Pinos. Także naprawdę można się przejechać tak naprawdę aż z Porto Cristo. Tam się zaczyna chyba trasa i ona się kończy w Costa de los Pinos. Zajmie Wam to grubo ponad godzinkę, ale naprawdę może być przyjemnie. Także jeżeli miałabym Wam doradzić, to zdecydowanie doradziłabym Wam pobyt w Sacoma.
W sumie w żadnej innej miejscowości bym wam nie poleciła. Ani Kalamior, ani Kalabona, ani CJ nie jest tak malowniczo jak Sakoma, aczkolwiek gdybyście zatrzymali się na przykład w CJ w hotelu, który pewnie jest tańszy, to macie rzut beretem do Sakoma. Także opłaca się. Kalamior też jest dość chyba tanie, z tego co mi się wydaje, chociaż też to zależy. I stamtąd też jest rzut beretem do Sakoma, zależy gdzie, jakby w której części Kalamior się zatrzymacie, ale też albo jeżeli macie rower, albo jeżeli macie, nie wiem, samochód, możecie też dojechać autobusem do Sakoma i to jest dosłownie 10-15 minut. Od razu też dodam, że jeżeli wybieracie się na Majorkę z dziećmi, to właśnie Sakoma i Kalamior są takimi miejscowościami, które na pewno spodobają się dzieciom, bo to jest dużo atrakcji i wiele hoteli ma już baseny dla dzieci, animacje dla dzieci, place zabaw dla dzieci, zaraz przy basenie i tak dalej, także jeżeli rozważacie takie wakacje z dziećmi, no to na pewno Kalamior i Sakoma będzie dobrym wyborem, plus Kalamior ma jakby tych atrakcji o wiele więcej, poza hotelem macie różne takie mini parki, atrakcje wodne, atrakcje takie jak batuty, jakieś go-karty dla dzieci i jakieś takie, wiecie, maszyny do grania, także dzieje się w Kalamior więcej, jest też większy deptak i więcej sklepów, gdzie kupicie pamiątki, ubrania i tak dalej, także Kalamior nie jest takie złe. Aczkolwiek gdybym ja miała wybierać, to ja wybrałabym zdecydowanie Sakoma, bo mi się bardziej wizualnie podoba, ale ja też nie mam dzieci, więc troszeczkę inaczej na to patrzę. Zarówno w Sakoma, jak i w Kalamior wynajmiecie rowery, wynajmiecie te takie kilkuosobowe rowery, te takie go-karty, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. No i autobus jeździ cały czas, tak naprawdę latem jest tych autobusów dorzucone więcej, więc naprawdę dzieje się i można się dobrze bawić i tutaj, ale... Tak jak mówię, podkreślam, Sakoma moim zdaniem jest o wiele lepsza. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look in the fire. Kochani, na początku tego vlogmasa powiedziałam wam, że powiem wam, czym tak naprawdę zajmuję się na Majorce. Aktualnie pracuję tylko na jeden etat, ale latem są to, można powiedzieć, dwa etaty. Normalnie na cały etat, na umowie, normalnie o pracę, pracuję z domu zdalnie w firmie TUI. Tak naprawdę dziale, które zajmuje się wycieczkami fakultatywnymi. Dla tych, co nie wiedzą, czym są wycieczki fakultatywne, są to jednodniowe albo i kilkudniowe, bo mogą być też dwu- albo trzydniowe wycieczki, które wykupujecie na przykład u rezydenta na miejscu lub takie, które wykupujecie w agencji TUI, w biurze podróży, jak wykupujecie swoje wakacje. Możecie sobie porozmawiać z agentami, co robić jakby na swoich wakacjach, bo loty i sama wycieczka za granicę to jest jedno, a wycieczka fakultatywna, czyli to, co robicie na miejscu jako atrakcja, to jest druga sprawa. Więc ja pracuję w obsłudze klienta w TUI, w dziale zajmującym się wycieczkami fakultatywnymi. Od razu wielu osobom pewnie nasunie się pytanie, czy mam zniżki na TUI. Nie mam zniżki, nie mogę wam nawet dać, jakbym miała, także to tak nie wygląda i nie załatwię wam wycieczki z TUI, ale... No i tutaj, kochani, mamy to ale. Jeżeli chodzi o lato na Majorce, to dzieje się bardzo dużo. Aktualnie nie dzieje się zbyt dużo, no bo mamy zimę, nie ma tylu turystów. Z niektórych miejsc na świecie nawet tutaj loty po prostu nie dolatują, nie są uruchomione, są uruchomione tylko latem. Można powiedzieć, że od marca do, załóżmy, października, może do listopada. I tak naprawdę na moich social mediach mniej więcej od marca do końca października mam zniżki na wycieczki fakultatywne z polskim przewodnikiem licencjonowanym. Mam również zniżki na wynajem samochodów na Majorce, Ibizie i Menorce. Mam też spersonalizowane plany zwiedzania wysp, także jeżeli jesteście chętni, to zapraszam was do kontaktu. Jeżeli chodzi o zniżki na wynajem aut, jest to 10% zniżki do każdej z wypożyczalni. Niektóre nie biorą depozytu i mają pełne ubezpieczenie w cenie, inne mają trochę inne warunki, ale możecie się ze mną skontaktować, jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim. Tak samo, jeżeli chodzi o Menorkę, Ibizę i Formenterę. Jeżeli natomiast chodzi o spersonalizowane plany zwiedzania, to zajmuję się tym już naprawdę od lat i w sumie nie mam chyba niezadowolonych klientów. Nikt do mnie nie wrócił nigdy ze skargą, z jakąś reklamacją czy z jakimś problemem. Ewentualnie mieliście jakieś dodatkowe pytania, bo nie dla wszystkich jest jasne, jak to wszystko funkcjonuje. Wstawię wam w opisie po prostu cały link do mojej oferty i wytłumaczę wam co i jak. Gdybyście byli zainteresowani, zapraszam po prostu do przeczytania opisu, tam będzie wszystko bardziej rozwinięte.
A poza tym, jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania dotyczące Majorki, Menorki, Ibizy czy Formentery, jeżeli nie wiecie, gdzie pojechać, nie wiecie, na ile pojechać, nie wiecie, który hotel wybrać, nie wiecie, w jakim miesiącu pojechać, jeżeli macie pytanie o pogodę na Majorce, o temperaturę wody i na wszystkich innych wyspach Balearów, możecie się ze mną skontaktować, ja chętnie Wam odpowiem na każde Wasze pytanie. Jeżeli nie będę znała na nie odpowiedzi, to po prostu dam Wam znać, że nie wiem, ale zawsze staram się to sprawdzić, jeżeli po prostu mam taką wiedzę, jeżeli nie, to szukamy razem i tak dalej, jakoś dochodzimy do tego kompromisu. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zawsze możecie do mnie uderzać. W opisie pod tym filmikiem wstawię Wam link do mojej oferty. Wstawię Wam też tutaj gdzieś po boku takie opisy właśnie, może takie wiecie, nagrania z ekranu, gdzie pokazuję Wam właśnie, gdzie wybrać miejsce na Majorce na wakacje, albo jakie hotele wybrać, jakie restauracje wybrać. Mam też mapkę restauracji, naprawdę mam tego całą masę, bo jestem na social mediach już kilka lat i od tamtej pory po prostu udało mi się uzbierać naprawdę dużo kontentu i dzielę się tym wszystkim tak naprawdę za darmo, także zapraszam Was do kontaktu. I mam nadzieję, że może Ty będziesz kolejną osobą, której pomogę zorganizować poniekąd w jakiejś chociaż części wakacje na Majorce i że będziecie zadowoleni, tak jak no w sumie większość osób, które się ze mną skontaktowała. Na koniec jeszcze taka mała prośba ode mnie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować tego YouTube'a, ten kanał na YouTubie. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz, może być to nawet serduszko, kciuk w górę, cokolwiek, ale musicie wiedzieć, że takie akcje, takie aktywności pod moim filmikiem pomagają mi się wybić dalej, sięgnąć do większej audiencji, a właśnie też o to mi chodzi w momencie, kiedy nagrywam takie filmiki. Wiadomo, jest to też, są to widoczki dla Was, wiedza dla Was darmowa, a dla mnie po prostu możecie mi pomóc w ten sposób, właśnie zostawiając lajka, subskrypcję, włączając dzwoneczek i komentując, bo po prostu trafiam do szerszego grona ludzi. A kto wie, może ktoś skontaktuje się ze mną, żeby zorganizować właśnie wakacje na Majorce. Cześć malutki! No cześć! Number 11. Nie znasz angielskiego czy co? Ja nie wiem. 12 to jest, 14, 20, 22, 16, 19, 24, 15. Ej, zaraz się okaże, że nie ma, nie? 13. 11. Dzień dobry, 11. No co tu, mami? Ja nie pamiętam. Jakieś płatki. To są płatki, ja wiem, już. To płatki są. I słoik bigosu. O kurde, ja trzepałem tym. Zero cukier. Arbuzowa. Ale jaka ciekawa, no, a ja lubię takie arbuzowe. I czeka pico piknik. Podoba ci się wokusiku? Nie. Tobie się podoba, tak? Mi się podoba. Dobra, super.